Cześć, witajcie. Dzisiaj mam dla Was materiał odkurzający trochę FCMA 50T. O samym czołgu filmów na moim kanale jest już naprawdę sporo, łącznie z moim wypowiadaniem się na temat tego pojazdu, jak i wieloma innymi bitewkami. Więc jeżeli interesują Was materiały z FCMA, to odsyłam do playlisty z francuskimi pojazdami. Tam zapewne te stare filmy znajdziecie. Ale od czasu robienia tamtych filmów, od czasu mojego dużego i namiętnego, długiego i namiętnego grania FCM-em, no, minęło sporo miesięcy, można chyba nawet to już liczyć w latach. WOT się mocno zmienił, zmieniły się mapy, zmieniły się realia gry, zmieniły się czołgi, doszło dużo nowych maszyn. I o ile samego FCM-a nie ruszano, o, zmienił się matchmaking, to jest najważniejsze. I o ile samego FCM-a nie ruszano, nie nerfiono, to środowisko gry wpłynęło na przyjemność z grania tym pojazdem bardzo znacząco. Przy okazji szkolenia sobie załogi na nowe francuskie czołgi ciężkie, postanowiłem właśnie odkurzyć ten pojazd. Trzeba przyznać, że zaczynałem tutaj z robiącym się chyba drugim perkiem, jakoś tak, czy może nawet wcześniej, więc to też wpływało na komfort gry FCM-em, zwłaszcza że wcześniej grałem na załodze z AMX-a 50B, która jest dużo, dużo lepsza. No ale jednak mimo wszystko pewne odczucia mam, pewne przemyślenia też mam i z tymi przemyśleniami chciałbym się z Wami podzielić. Jak widzicie, mam dwie odznaki biegłości na tym FCM-ie, co pokazuje, że kiedyś gdzieś tam coś tam grałem. Oczywiście nie są to trzy odznaki biegłości, więc nie jest to wynik, który powoduje, że byłem mistrzem FCM-a, natomiast swego czasu naprawdę tą maszyną grałem dużo. Aktualnie mam ponad 1000 bitew już na tym czołgu i gra nim sprawiała mi frajdę. Kiedyś, jak FCM wszedł do gry, była to jedna z najlepszych premek możliwych do kupienia ze względu na to, że mając losowania do dziewiątek, miała bardzo dobrą penetrację jak na tamte czasy na czołgi premium, 212 penetracji na zwykłym pocisku, do tego bardzo dobrą mobilność i styl gry, który umożliwiał granie jak medem. Oczywiście mapy były też inne, więc w razie czego można było się schować za krzaczkiem, przykampić, nie grać na pancerz, no bo FCM czasami coś dignie, ale nie jest to pancerz, na który można liczyć. No i spokojnie można było swoje grać. Ale tak jak mówię, zmieniły się mapy, jest dużo więcej map miejskich, dużo więcej map tunelowych. Przede wszystkim też nowy matchmaking, który powoduje, że FCM bardzo często jest losowany z dziewiątkami lub z dużą ilością ósemek, powoduje też, że jednak no, to nie jest to samo, co walczyć z szóstkami, jak kiedyś FCM rzucało w dużej ilości. Te 212 peny to jest wartość, kiedyś by ktoś powiedział, bardzo dobra, teraz jest to wartość dobra, ale wartość, która powoduje, że na tunelowych mapach przy czołgach z pancerzem, jakie weszły, a nie zapomnijmy, w ostatnim czasie, tak, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach weszła ciężka linia czołgów japońskich, która powoduje, że mając 200, nawet 12 peny od przodu, nie zawsze jesteśmy w stanie taki czołg przebić. Weszła VKP na 8 tierze, która również ma dobry pancerz. Oczywiście pojawiły się też inne dziewiątki opancerzone. Pojawił się nowy ten mini mouse, ten pod mouse. Doszły nowe czołgi premium z dobrym pancerzem, takie jak Liberté, nawet jak Patriot, jak Defender. I te 212 peny nie gwarantuje nam przebijania wielu już tych maszyn, a FCM dalej ma wady, jakie miał, czyli można powiedzieć brak pancerza, no można. Wielki rozmiar powoduje, że jeżeli nie mamy kamuflażu, a nawet z kamuflażem mamy bardzo, jesteśmy spotowani z bardzo daleka. I teraz tak, co mnie ostatnio irytowało w tym czołgu, to właśnie działo. Czas celowania 2,3, rozrzut 0,36. Dostajemy spota, chcemy oddać strzał, musimy skupić, ten czas skupiania jednak troszkę trwa. W nas, jak ktoś trafi, to on nam zrobi krzywdę przy okazji, albo nam uszkodzi magazyn amunicyjny, albo nam coś zabije. No i celność 0,36 czasami pudłujemy, a jeżeli nawet trafimy, to strzelamy za 240. Na tle nowych czołgów premium, które mogą odbić na strzał i romną nas za dużo więcej, no nie wypada to zbyt dobrze.
Do tego depresja, 8 stopni, depresja, która kiedyś była wystarczająca, teraz jednak, no 8 stopni jest to dalej dobra depresja, ale tutaj wychylamy się, pokazujemy, nie mamy pancerza, musimy pokombinować. Często mając te 8 stopni, dostajemy w trąbę. Jest wiele premek, które mają po 10 stopni depresji, łącznie z Liberté i z Patriotem, które są w czołówce i mają dużo większą penetrację, więc one łatwiej przebijają czołgi niż my. Więc no też nie powoduje to już takiej przyjemności z grania. FCM-em gra się dużo trudniej, dużo ciężej. No i jednak granie czołgiem ciężkim bez kamuflażu jak medem w środowisku w WoCie, gdzie teraz gra bardzo dużo medów i bardzo dużo medów z penetracją podobną bądź lepszą oraz z lepszą depresją działa, no niestety powoduje, że FCM jednak stracił na przyjemności z gry. Czy to jest dalej dobry czołg? Myślę, że dalej ma swój potencjał, ale na pewno nie jest to bardzo dobry czołg, jakim był kiedyś. Przynajmniej to są moje odczucia. Według mnie FCMik to jest kolejny przykład na, tak jak na przykład IS-6. Samym IS-6 nie zrobiono nic. Nie znerfiono mu nic. Ale środowisko gry się tak zmieniło, że IS-6 z pojazdu, który kiedyś budził postrach na randomach, stał się totalnym szrotem. FCM z pojazdu bardzo dobrego stał się pojazdem dobrym, często popadającym w przeciętność. A dlaczego? Proste. Kupujcie nowe, lepsze premki. Wydaliście kiedyś kasę. No fajnie, Wargaming zarobiło, ale później już nie. Więc dawać money, money, money. WG musi zarabiać. I to jest smutne, aczkolwiek z punktu widzenia firmy zrozumiane i prawdziwe. Firma jest po to, żeby zarabiać. Więc czy ja zachęcam do kupowania FCMA? Nie. Nie zachęcam. Moim zdaniem premki z ułomnym matchmakingiem, mało jest teraz premek, które pozwalają na przyjemną grę i zarabianie. Ja akurat uważam, że Super Pershing, stosunek ceny do jakości tego czołgu, bo Super Pershing jest tańszy od FCM-a, ma inną specyfikę gry i pozwala w wielu sytuacjach jakoś tam zarabiać. Ale mimo wszystko WoT się tak pozmieniał, że dużo, dużo pojazdów nie radzi sobie tak dobrze jak kiedyś, a Wargaming, zmieniając parametry niektórych czołgów, powiedzmy buffując 2-3 pojazdy, powoduje, że cała masa innych staje się gorsza, mimo że ich nie ruszają. Tak to niestety wygląda. Balansowanie gry przy tak dużej ilości maszyn jest praktycznie rzeczą niewykonalną, jest rzeczą bardzo, bardzo trudną. A szkoda, naprawdę szkoda, no bo mówię, 1000 bitew rozegrane ponad, to nie jest przypadek, tą maszyną naprawdę kiedyś bardzo lubiłem grać, a teraz powiem szczerze, jak skończyłem trzeciego perka robić, zacząłem robić czwartego perka i ta załoga już pójdzie na czołgi drzewkowe, to odetchnąłem z ulgą, bo frajdy z grania FCM-em zbyt dużej nie miałem. Dobra, teraz pokażę Wam jeszcze przykładową bitewkę, co wystarczy w obecnych czasach zrobić, żeby dostać asa pancernego. Zachęcam do obejrzenia. Bitewka jest grana na piaszczystej rzece. Przełączmy się na pojazdy, żeby było widać, co tam gra. W Plutonie jestem z X-iczkiem. Jedziemy sobie właśnie maszynami z ograniczonym matchmakingiem. Ja FCM-em, ponieważ mimo wszystko staram się grać nim jak medem, chociaż często też jak TD-kiem, czyli kampie. Jadę na środek, licząc na to, że coś może przyspotuje. Wyposażenie, jakie tam zapewne zauważyliście, to jest stabilizator, dosyłacz i optyka. No i cóż, żeby FCM, myślę, dalej sprawiał frajden, wydaje mi się, że powinno mu się zbuffować parametry działa, czyli czas upiania i celność, no i depresję podnieść do 10 stopni, wtedy może trochę by zyskał. Ale znowu buffując FCM-a, a nie ruszając innych premek z ułomnym matchmakingiem, spowodowalibyśmy, że kolejne czołgi byłyby niewarte tak naprawdę grania, kolejne czołgi premium, za które wiele osób wydało kupę kasy. Teraz uszkodzenia tylko krytyczne. Będę jeździł na środku, będę starał się spotować dla przeciwników. To nie jest żadna epicka bitwa, ba mało tego, wynik za nią trochę mnie zaskoczył. Aczkolwiek raczej traktuję to jako formę, jako możliwość przypomnienia. Tym FCM-em, grając FCM-em bardzo dużo na streamach, osoby, które wpadają do mnie na Twitcha, które oglądają moje streamy, wiedzą, że miałem dużo bitew mega, mega beznadziejnych, a takich trochę lepszych wpadało. Padała niewielka ilość. Na przykład grając równocześnie lwem, który ma jednak losowania do dziesiątek, przyjemniej poza jednym wieczorem, kiedy no na lwie totalnie mi nie szło, to przyjemniej gra mi się lwem, który ma nawet nie ma preferencyjnego matchmakingu, chociaż też
Idzie się nieraz wnerwić, jeżeli gracie ósemką w plutonie i praktycznie cały czas rzuca was na dychy z trzema artami i ciężko jest przekroczyć 1000 uszkodzeń. No to człowiek ma ochotę usunąć woda, no ale taka to już specyfika grania na ósemkach moim zdaniem zdecydowanie częściej, jeżeli WG nie potrafi sobie poradzić, żeby rzucało nas do walki z szóstkami, to zdecydowanie częściej te ósemki powinny trafiać na bitwy jednotierowe. Oczywiście dalej uważam, że wtedy granie takim FCM-em wcale łatwe nie jest, no bo do takich samych bitew losują wam Defendery, V-ki P, Patrioty, czyli całą masę tych nowych premek, której ilość jednak jest bardzo duża, no bo trudno się dziwić ludziom, że kupują czołgi lepsze, tak? No nie oszukujmy się, takim FCM-em, żeby zrobić 1200 uszkodzeń, to trzeba oddać około 6 strzałów. No 5-6, powiedzmy 5, tak? Musimy oddać 5 strzałów z uszkodzeniami, czyli 5 razy narazić się na to, że ktoś w nas strzeli. I wcale to nie jest takie proste, to działo też nie za każdym razem trafia. A na przykład Skorpion MG wystarczy, że traficie 2 razy, 3 razy i macie większą penę, większą szansę na przebicie, tak samo WZ-em. Oczywiście to są te deki, to jest inna specyfika gry, ale chodzi o sam fakt, tak? STRV S1, premka 8-tierowa, która ma 288 penetracji na pocisku zwykłym. Też te dek, ale 288 peny gwarantuje wam praktycznie przebijanie wszystkiego, co potrzebujecie. No już jest w ogóle temat rzeka, no bo zestawmy 288 penetracji ze wartością peny 190, jaką ma znowu T54 mod 1, no ale to można gadać i gadać, już nie chcę poruszać tematu premek. Mamy T32, odbijam się od niej, no jednak ten pancerz T32 na kadłubie jest troszeczkę lepszy niż innych wieżowców typu T34 czy T29. Jeszcze strzelamy go na dystans, więc to takie trafienie też nie jest proste. Znowu się dingnąłem. No i cóż, dostałem od ISA 6, od czarnego ISA 6 i Ciczka zabili. Ja oczywiście tutaj robię uszkodzenia po asyście, to jest największy plus grania na środku. Wyjeżdżam teraz tutaj pomóc temu Jagdtigerowi, jest T30, skupiam. Staram się skupiać do końca jednak tym FCM-em, bo bez pełnego skupienia działo bardzo, bardzo kalafiorzy, bardzo rzadko trafiacie, a strzelanie w ruchu tym FCM-em jest naprawdę mega loterią i mega trudne. Zobaczcie, nawet ten strzał teraz nie wszedł. Bardzo rzadko wchodzą strzały z biodra czy strzały w ruchu, co też potrafi irytować. 7-4, wygrywamy 1600 swojego, 1600 po asyście, czyli tak naprawdę ponad 3000 kombinowanego. Jest to wynik już przyjemny, no ale muszę uważać, bo tutaj ciężary się przelewają. Dobrze, że nie ma artylerii, bo był ustawiony tyłem. Właśnie, Arta to jest też ważny temat, bo Arta dostała nerfa, to jest racja, ale FCM dalej bardzo cierpi na obrywanie od artylerii. Po pierwsze jest wielkim klocem, po drugie jest pojazdem francuskim, więc zawsze motywuje tarciarzy do strzelania w niego. I Arta pomimo zmiany, jakie dostała, jest dalej bardzo niefajna dla FCM-a i już nawet nie chodzi o to, że o samą mechanikę ogłuszania, co przy obecnych uszkodzeniach artylerii, no jednak FCM łapie za całkiem spore ich ilości. Teraz walka z ISem 6 Black. Zostałem zgęszony, jestem na dobicie. Mam 2093 punkty uszkodzeń po asyście, 2146 swoich. 9-4. Bitwa raczej będzie wygrana. Dziwna trochę decyzja V-ki P, która pojechała sobie obwodnicą, nie jest to czołg ciężki, dość wolny, koleś postanowił jednak pojechać sobie szerzej nim. Dobrze, że reszta drużyny spisuje się całkiem nieźle, bo gdybyśmy my zaczęli tutaj padać, to za szybko ta V-eczka by nam nie wróciła. Nie rozumiem takich zagrań, jak się jest w mega wolnym czołgu ciężkim, to jest trochę dziwne, co innego jak się jest właśnie w medzie, kiedy zawsze można zareagować i wrócić, no ale akurat tutaj to zagranie nie ma żadnych negatywnych konsekwencji. Tak, tylko taka mała dygresja. SSTRV pokazuje mi boczek. Teraz udało się trafić. 2354 uszkodzenia zrobione. Staram się tutaj złapać batshata. Zły strzał, źle dobrana poprawka. Teraz nasze E75 padło. Wykańczam dziewiątkę francuską tego meda. I mamy ISA 6 Berlin. Black.
I niestety, oczywiście to było rozgrywane na streamie, więc jak zwykle to patrzę na czata, to czegoś słucham i zagapiłem się. Wydawało mi się, że ten IS-6 strzelił, no bo słyszałem wcześniej dźwięk wystrzału, a to się okazało, że prawdopodobnie któryś z moich drużynowych strzelił, to mnie zmyliło. No i niestety padłem. Bitwa będzie wygrana, na szczęście zobaczmy wynik. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę odziło wpadła odznaka asa pancernego, co mnie mocno zdziwiło. Jak widzicie, wtedy miałem trzeci perk na około 80%. 2000 uszkodzeń po asyście, 2458 uszkodzeń własnych i 3 fragi dało aż 1302 punkty bazowego expa. Nie wiem, za co dało tutaj powyżej 1300 punktów bazowego expa, no ale dobra, dało, MK wpadła, wybrzydzać nie będę. Aczkolwiek zrobienie masterki na FCM jest łatwiejsze, wystarczy powyżej 1200. Trochę ekspat, co też pokazuje, że czołg ten nie jest aż tak popularny i nie jest często grany. Kiedyś na FCM-a trzeba było robić, na masterkę na FCM-ie trzeba było robić dużo, dużo lepsze wyniki. 22 strzały oddane, 17 trafionych, 12 z penetracją. Dzięki temu, że miałem sporo spota, no to wpadło za to trochę kredytów i na czysto zarobiłem ponad 81 tysięcy reberka. No cóż, tak to wygląda materiał dzisiejszy na temat FCM-a. Jak widzicie, odczucia o danym czołgu mogą się diametralnie zmienić w przeciągu kilku lat. Ciekawy jestem, jaka jest wasza opinia, bo pewnie wielu z was ma FCM-a. Dajcie proszę znać w komentarzach, jak wam się grało kiedyś, jeszcze kilka lat temu, jak ten pojazd dopiero do gry wchodził. A jak wam się gra teraz? Czy wasze odczucia co do tego czołgu są zbliżone z moimi? A może macie kompletnie inne zdanie, bo przecież to jest tylko moja opinia, nie trzeba się z nią zgadzać. Może macie inne zdanie, może dostrzegacie coś, czego ja nie dostrzegam, albo po prostu patrzycie na to z trochę innej strony. Napiszcie w komentarzu, chętnie z wami podyskutuję. No i pamiętaj, nie bądź klocem i film oceń. Zostaw tą łapkę w górę lub łapkę w dół, wedle uznania. No i koniecznie też daj znać, że ten film obejrzałeś, bo dzięki waszym komentarzom mamy możliwość dotrzeć do nowych odbiorców i rozwijać dalej ten kanał, co motywuje mnie do dalszego nagrywania materiałów, więc pomóż mi w tym i napisz coś pod tym filmikiem. Mam nadzieję, że materiał się podobał, życzę miłego dnia wam i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!